Program Szczecin Przyjazny Rodzinie to program zniżek i bonifikat dla wielodzietnych rodzin naszego miasta. Na podobnej zasadzie pomaga seniorom program Karta Seniora. Po blisko pół roku działalności obu inicjatyw szczeciński magistrat postanowił skonsultować z mieszkańcami, czy pomoc proponowana przez władze jest wystarczająca i odpowiednia. Teraz jest czas po to, żeby zobaczyć, zweryfikować, czy te założenia, które zostały ustalone na początku funkcjonowania tego programu, czy one się sprawdzają. No a kto może na nie odpowiedzieć, jak nie ci, którzy korzystają z ulg, z bonifikat i korzystają z karty Szczecin Przyjazny Rodzinie i z tego programu. Stąd nasze pytanie w formie konsultacji do mieszkańców Szczecina, do tych wszystkich, którzy korzystają z tego programu. Konsultacje prowadzone są metodą ankiety, w której szczecinianie mogą odpowiadać na pytania, ale także pisać własne uwagi i sugestie, co zrobić, żeby Szczecin był rzeczywiście miastem jeszcze bardziej przyjaznym rodzinie. W tych ankietach pytałem tak naprawdę, czy dobrze on funkcjonuje, czy wszystkie te założenia, o czym wspomniałem, one się sprawdzają. Można oczywiście też zwracać i pisać swoje uwagi, co zrobić, aby ten program jeszcze był lepszy. Jeszcze lepiej się sprawdzał, jeszcze bardziej i w większej skali docierał do osób zainteresowanych tym programem. Program Szczecin Przyjazny Rodzinie jest elementem polityki społecznej realizowanej przez gminę miasto Szczecin. Celem programu jest zwiększenie dostępności dla rodzin i ich członków oraz osób po 65 roku życia różnego rodzaju dóbr kultury, wypoczynku, sportu, rekreacji, turystyki, oświaty oferowanych przez jednostki organizacyjne gminy miasto Szczecin. One potrwają do 22 maja. Można wejść na stronę internetową, tam są zestaw pytań, jest ankieta, ale również można przesłać pytania drogą mailową, swoje uwagi, opinie na temat funkcjonowania tego programu. Konsultacje będą trwały od 22 kwietnia do 23 maja i zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez przyjmowanie uwag za pomocą poczty elektronicznej oraz za pomocą formularza ankietowego dostępnego na stronie Urzędu Miasta w Szczecinie.